kalendarzu świąt dorocznych miejsce szczególne zajmuje Wielkanoc. Okres ten obfituje w różnorodne praktyki zabezpieczające ludzi i zwierzęta domowe od chorób. Pola uprawne od klęsk, a rozpoczyna go niedziela palmowa zwana kwietną lub wierzbną. Tego dnia powszechnie w całej Polsce przynosi się do kościoła palmy. Nabywają one wielkiej mocy poprzez poświęcenie w kościele, w związku z czym odgrywają ogromną rolę nie tylko w obrzędowości wielkanocnej, ale także w innych momentach roku. Pierwotnie wierzono, że uderzenie kogoś palmą po wyjściu z kościoła zapewni mu zdrowie i pomyślność. Spożycie bazik wierzby zabezpieczało od chorób gardła. Palmą troskliwie przechowywaną za świętymi obrazami okadzało się i kropiło święconą wodą, krowy po ocieleniu, bydło w Wielki Piątek oraz przy pierwszym wiosennym wypasie. Palmy stawiane w oknach chroniły latem od uderzenia pioruna. W poniedzieli palmy zbierano w kruchcie czy dzwonnicy, później palono na popiół służący we środek popielcowy do posypywania głów. W dwóch regionach Polski, w Karpatach Zachodnich i w Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, palmy miewają długość od 2 do 6 metrów. Największe i najstrojniejsze palmy wykonuje się w dwóch parafiach, Łysa i Lipniki. Tradycja ta przetrwała do chwili obecnej, chociaż Adam Chętnik w roku 1932 pisał. Przed laty kilkudziesięciu starano się mieć palmy możliwie wysokie. Kościółki kurpiowskie w wielu miejscowościach aż do ostatnich czasów wyglądają jak gaje wspaniałe. Pełno w nich zieleni i zapachów roślinnych. Obecnie palmy wysokie wychodzą coraz więcej z mody. Na ich miejsce ludność tnie gałązki wierzby, dzikich porzeczek czarnych, malin i zatyka je w naczyniach z wodą. Tradycja wykonywania wysokich palm przetrwała na Kurpiach do chwili obecnej. Podobnie jak przed wieloma laty, tak i dziś wykonuje się je z gałązek sosnowych bądź leszczynowych prętów oplatanych borówkami lub inną leśną roślinnością. Do palm sosnowych wybiera się młode drzewka, zostawiając na wierzchołku naturalnie rozwidloną kiść. Właśnie tę część palmy zdobi się w sposób szczególny, pięknymi kolorowymi kwiatami oraz wstążkami z bibuły. Taki sposób zdobienia jest charakterystyczny dla parafii Łyse i Lipniki. Kwiaty do palmy gospodynie zaczynają robić już od początku Wielkiego Postu. Składają je do koszy, aby tydzień przed niedzielą palmową uwić lub ukręcić z nich palmy. Tradycyjne sposoby zdobienia palm, wyszukane rodzaje kwiatów z bibuły, przekazywane są w wielu rodzinach z pokolenia na pokolenie. Dowodem tego są między innymi protokoły konkursu odbywającego się corocznie w Łysych, gdzie powtarzają się te same nazwiska, nazwy wsi, pojawiają się coraz młodsi uczestnicy, przejmując tradycje rodzinne. Przykładem tu może być rodzina Niedźwieckich z miejscowości Baba, parafia Lipniki, rodziny Szablaków, Bałdygów. Jeszcze w okresie międzywojennym najpiękniejsze i najwyższe palmy można było oglądać w Myszyńcu, Kadzidle, Zalasie, Baranowie, Łysych i Lipnikach. Dziś zwyczaj ten przetrwał w dwóch ostatnich parafiach. Ogromna w tym zasługa księdza Pogorzelskiego, proboszcza parafii Łyse, jednego z inicjatorów wspomnianego wyżej konkursu. Niedziela palmowa na Kurpiach stała się elementem dziedzictwa kulturowego tego regionu, do którego przywiązuje się szczególną wagę. Oprócz najważniejszego wymiaru, jakim jest bez wątpienia sama uroczystość religijna, dodać należy także aspekt integrujący ludzi zamieszkujących część kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Dotyczy to w szczególności parafii Łysa i Lipniki. Thank you.
Region Krupiowskiej Puszczy Zielonej został znakomicie opisany przez Adama Chętnika. Według niego ludowa twórczość krupiowska zawsze związana była z puszczańskim życiem, miejscową przyrodą, własnym regionem. Sztuka ludowa jest potrzebą życiową tego ludu, który wyładowuje w niej wrodzone zdolności twórcze i tworzy od dawna wszystko to, na co mu pozwoli czas wolny, materiał jaki jest pod ręką, narzędzie jakim rozporządza, pomysł jaki mu przyjdzie do głowy. W protokole z posiedzenia komisji konkursowej oceniającej Palmę podczas pierwszego konkursu 31 marca 1969 roku znalazł się następujący zapis. Pragniemy, aby życzenia badacza Kurpiowszczyzny, docenta doktora Adama Chętnika spełniły się i na Niedzielę Palmową zjeżdżały co roku do Łysych liczne rzesze turystów, by podziwiać piękne, olbrzymie puszczańskie palmy. Pierwszy konkurs cieszył się nie tylko zainteresowaniem turystów i gości. Został udokumentowany na taśmach filmowych przez Telewizję Białostocką, Polską Kronikę Filmową, CAP. Przewodniczącą pierwszej komisji konkursowej była pani Barbara Zagórna-Tężycka z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Ta właśnie instytucja od pierwszego do ostatniego konkursu wspierała finansowo w znacznym stopniu organizatorów. W 1969 roku na pierwszym konkursie przyznano 11 pierwszych nagród, 3 drugie i 10 trzecich. Łącznie oceniano 25 palm. W następnym roku zgłoszono 95 palm, a w 1971 już 191. W latach następnych, aż do 1975 roku, ilość zmniejszała się. W 1987 komisja konkursowa oceniła 377 palm. W następnych kilkunastu latach ich ilość wynosiła od 62 do 132. Łącznie przez 30 lat do konkursu zgłoszono 4162 palmy. Od 1995 roku regulamin przewiduje kategorię zbiorową, aby zaktywizować dzieci i młodzież szkolną. Od wielu lat poziom konkursu jest bardzo wysoki i wyrównany. Konkursom na najpiękniejszą palmę towarzyszyły niegdyś konkursy na inne dziedziny sztuki kurpiowskiej wymagające wsparcia. Należały do nich kowalstwo, wycinankarstwo, pieczywo obrzędowe, pisanki, kierce, bukiety, koronki. Bardzo szczupłe środki finansowe przeznaczane na nagrody w ostatnich latach spowodowały ograniczenie konkursu tylko do jednej dziedziny. Konkurs w Niedzielę Palmową przetrwał 30 lat. Nie tylko dzięki przywiązaniu mieszkańców parafii Łyse i Lipniki do tradycji, ale także dzięki wysiłkom organizatorów, instytucjom, jak i osobom fizycznym. Według zapisów w protokołach organizatorem pierwszego konkursu było Muzeum w Łomży i Szkoła Podstawowa w Łysach. Ogromną rolę odegrał w pierwszych latach proboszcz parafii Łysy, niezapomniany ksiądz Adolf Pogorzelski. W parafii Lipniki ksiądz Aleksander Urynowicz, państwo Karaszewscy z Kurpiowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Łysych, a w następnych latach pozostali jego członkowie. Nie sposób nie wspomnieć Józefa Petrusewicza, postaci niezwykle barwnej i wielce zasłużonej dla tej uroczystości także i dzisiaj. Finansowo i organizacyjnie konkurs wspierała Cepelnia, a szczególnie spółdzielnia Kurpianka z Kadzidła. Po reformie administracyjnej w 1975 roku główny ciężar organizacji konkursu spoczął na Muzeum Okręgowym w Ostrołęce, obecnie Muzeum Kultury Kurpiowskiej, dzisiaj jako jeden ze współorganizatorów oraz na Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce. Obsługę techniczną zapewniał Wojewódzki Ośrodek Kultury w Ostrołęce. Uczestniczenie w kiermaszu konkurs wspierają także twórcy ludowi zrzeszeni w Oddziale Kurpiowskim Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W ostatnich latach główny ciężar organizacyjny spoczywa na gospodarzach, którymi są Kurpiowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Parafia Rzymsko-Katolicka, Gminny Ośrodek Kultury, Zarząd Gminy Łysy. To dzięki wszystkim wspomnianym wyżej, a także dzięki mieszkańcom gminy Łysy,
W tym roku konkurs może obchodzić jubileusz 30-lecia. Cele postawione przez organizatorów w 1969 roku zostały osiągnięte i dowodzą, że konkurs należy kontynuować, a organizatorów i uczestników wspierać. Mimika będzie z Teleekspresie za Mimika. A nie, 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 no teraz to zmienię. Trzymać dosyć, aż się zje. No nie mogę sobie poradzić. Wie pani co, bo to jest tanie, a... Nie, nie, to chodzi o smakowanie. No, złotóweczkę. No dobrze. A to trzeba pytać. Tak, złotóweczkę. Pokażę w dzienniku wieczorem. Thank you.
Naturalne. O, ty. To zobaczcie. Nie traczę. Naturalne miejsce. Oczywiście. Albo jednorazówki. Albo jednorazówki. A, są przy grylu. Są przy grylu jednorazówki. Może zdążymy to zdekorować. Tam, gdzie jest tak szaro. To oliw trzeba. Na tym drzewie państwa. Nawet pojechał do Łodzi. Chciałem kupić termosy. Thank you.
A jakiś tam pani wierszyk powie? Aha, będę gadać. Co? Zdało mi się, zdało, bo na mnie nie ma. Thank you.